Sponsorem dzisiejszego odcinka jest producent fantastycznej wody toaletowej. Wody toaletowej dla prawdziwych dżentelmenów. Jest to taki dosyć specyficzny zapach z taką głęboką, ciepłą nutką. Troszeczkę jest to zapach suszonych liści tytoniu i... Wanilii. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny, absolutnie. Natomiast ten zapach przypomina wspaniały zapach suszonych liści tytoniu i wanili. Tutaj macie namiary. Serdecznie polecam, żeby nabić coś takiego. Jeżeli ktoś chce się poczuć jako prawdziwy gentleman, no to polecam, bo naprawdę, naprawdę warto. A teraz przejdźmy do naszego kolejnego odcinka. Kiedyś już na kanale poruszyłem temat związany z piorunem kulistym, a dzisiaj też parę słów na ten temat chciałbym powiedzieć albo dopowiedzieć, być może. No, ja jestem ciekaw Waszych opinii, co o tym myślicie, tych wszystkich orbów, tych wszystkich piorunów kulistych, bo jest to rzadkie i takie dosyć tajemnicze zjawisko atmosferyczne, które wciąż praktycznie. Nie zostało jakoś w pełni zrozumiane przez naukowców, bo piorun kulisty to jest taka zwykle jasna, świecąca kula o średnicy od kilku centymetrów do kilku metrów, która unosi się w powietrzu no i ona porusza się powoli no i może utrzymywać się od kilku sekund do kilku minut. Ciekawe jest to, że kolor pioruna kulistego może być w ogóle różnorodny, no ale najczęściej spotykane są też takie odcienie niebieskiego, żółtego czy czerwonego pioruna. No i co więcej, no pioruny kuliste mogą pojawiać się podczas burz, choć zdarza się, że one występują także w takich innych warunkach pogodowych, bo mechanizm powstawania piorunów kulistych Szczerze mówiąc, nie jest jeszcze dokładnie znany, no ale istnieje na to kilka teorii. Jedna z tych teorii mówi m.in., że piorun kulisty powstaje w wyniku wyładowań elektrycznych między chmurą a ziemią, które powodują jonizację powietrza i tworzenie gęstej plazmy. Inna z kolei teoria sugeruje, że, że piorun kulisty. Może być wynikiem jakich, jakichś reakcji chemicznych, które zachodzą w atmosferze podczas burzy. No, piorun kulisty jest takim zjawiskiem nie tyle nawet rzadkim, co bym powiedział czasami niebezpiecznym, no bo pioruny kuliste mogą powodować uszkodzenie mienia, pożary, czy nawet porażenia prądem ze względu na ich w ogóle taką nieprzewidywalność i zaskakujące zachowanie te pioruny kuliste fascynują zarówno naukowców, jak i zwykłych obserwatorów. Wiele w ogóle osób zgłasza obserwacje piorunów kulistych, no ale ze względu na ich rzadkość i nietrwałość to zjawisko jest dosyć trudne do zbadania i do udokumentowania. Oczywiście na pewno Zjawisko pioruna kulistego jest zjawiskiem takim niezwykle spektakularnym i tajemniczym. A ta cała jego wyjątkowość polega głównie na tym, że piorun przyjmuje postać takiej jasno świecącej kuli. A w niektórych w ogóle przypadkach, kula ta może mieć taki troszeczkę nieregularny kształt, miewa różne rozmiary, tak jak już powiedziałem, od kilku centymetrów do kilku metrów średnicy. Średnica w ogóle większości obserwowanych piorunów kulistych mieści się jednak w zakresie od kilkunastu centymetrów do około półtora metra. I ta kula może przyjmować różne kolory. Te kolory to są, tak jak mówiłem już wcześniej, najczęściej niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy, czasami też biały. Kolor pioruna... O, oj, przepraszam. Koruna pioruna... Kulistego może być jednolite, ale może również też zmieniać się w trakcie trwania zjawiska. No i piorun kulisty świeci takim jasnym światłem, które może być porównywalne z jasnością reflektora samochodowego albo czasami nawet jest to jaśniejsze światło. No jasność pioruna kulistego może się różnić w zależności od wielkości koloru i, yy, i kuli. No i piorun kulisty unosi się. W powietrzu porusza się powoli, czasami nawet przemieszcza się z taką prędkością kilku metrów na sekundę. Ruch pioruna kulistego może być też nieprzewidywalny, a ta cała jego trajektoria może zmieniać się w takim dosyć krótkim czasie. To zjawisko utrzymuje się najczęściej od kilku sekund do kilku minut. No i większość obserwowanych piorunów kulistych znika po kilkudziesięciu sekundach albo po kilku minutach. No, i ze względu na rzadkość zjawiska oraz um, trudności, które są związane z jego obserwacją, czy dokumentacją, czy w ogóle opisy piorunów kulistych mogą, mieć różne, mogą się w ogóle różnić w, w tych, bym powiedział, poszczególnych e, przypadkach. Um, jaka jest dokładna temperatura pioruna? No, dokładna temperatura pioruna kulistego nie jest hmm. znana, ponieważ rzadkość tego zjawiska i trudności, które są związane. Z obserwacją i badaniem sprawiają, że naukowcy mają ograniczone dane na ten temat. Piorun kulisty jest jednak związany z takimi wyładowaniami atmosferycznymi, z plazmą, które zwykle generują wysoką temperaturę. Szacuje się w ogóle, że temperatura pioruna kulistego może sięgać od kilku tysięcy, nawet do miliona stopni. Celsjusza. Więc warto jednak w ogóle pamiętać, że te szacunki są oparte na takich teoretycznych modelach i na obserwacjach różnych zjawisk, które mogą różnić się w tych różnych poszczególnych przypadkach. a W ogóle z powodu tej wysokiej temperatury pioruna, zjawisko to może stanowić poważne zagrożenie, czy to dla ludzi, czy zwierząt, czy budynków. Zwłaszcza jeżeli piorun dotknie bezpośrednio, bezpośrednio materii. Nauka zna tylko jeden przypadek, który zarejestrował ten piorun kulisty bez jakiegoś takiego specjalistycznego sprzętu, bo sam mechanizm powstawania piorunów kulistych nie jest jeszcze tak w pełni zrozumiany przez naukowców. No i oczywiście istnieje kilka teorii, które próbują wyjaśnić to tajemnicze światło. Na przykład niektórzy mówią, że może to być władowanie elektryczne, bo. Które zachodzi w atmosferze podczas burzy, i te wyładowania powodują jonizację powietrza, tworząc taką gęstą plamę, która może przyjąć taki właśnie kulisty kształt. Niektórzy z kolei badacze sugerują, że piorun kulisty może być wynikiem takich różnych reakcji chemicznych, które gdzieś tam zachodzą w atmosferze podczas burzy. W powietrzu mogą wystąpić wysokie stężenia różnych substancji chemicznych, takich jak tlenek siarki czy. Czy tlenek azotu, no i reakcje między tymi substancjami mogą prowadzić do powstawania różnych wyładowań elektrycznych, które mogą następnie tworzyć ten piorun. Kulisty. Jest też taka teoria, która zakłada, że pioruny kuliste są wynikiem złożonych procesów elektromagnetycznych w atmosferze. No i w tym przypadku piorun kulisty mógłby powstać na skutek indukcji elektromagnetycznej albo innych zjawisk, które są związane z polami elektromagnetycznymi. Niektórzy w ogóle naukowcy też przekonują, że pioruny kuliste mogą być reliktem normalnego pioruna, no i w wyniku takiego niezwykłego przebiegu wyładowania, no to ta energia pioruna może zostać uwięziona w kulistym obszarze plazmy. Piorun kulisty może w ogóle powstawać też w wyniku skondensowania gazów atmosferycznych, które następnie zaczynają świecić na skutek wyładowań elektrycznych. Niektórzy też naukowcy sugerują, że piorun kulisty powstaje w wyniku różnych uderzeń innych piorunów w specyficzny rodzaj podłoża. No i ta ognista kula mogłaby powstawać z oparów krzemu, który znajduje się w glebie, który się uwidatnia w efekcie uderzenia tego pioruna i te opary stopionego krzemu miałyby tworzyć najpierw taki pierścień, a później w dalszym etapie tą ognistą kulę. No, jak już powiedziałem, to zjawisko jest dosyć Dosyć rzadkie, trudne do obserwacji, więc trudno jest cokolwiek powiedzieć na 100%. No i kiedy, kiedy piorun kulisty wpada przez okno do domu, sytuacja może stać się niebezpieczna, nieprzewidywalna. Sam byłem świadkiem czegoś takiego, jak piorun wpadł przez okno, wpadł w kontakt i tak po całej ścianie wyrżnął kabel elektryczny, z kablem poleciał i wyrwał, było widać jak on to wyrwał i drugim kontaktem wyleciał. tak? No trudno jest jednoznacznie określić jak to wygląda w każdym przypadku. No, co może spowodować? Może spowodować wybuch piorunku listy, może eksplodować, może spowodować pożar, może spowodować porażenie prądem albo jakiś e, zanik, tak? E, bo wpada, nie powodując żadnych skut i gdzieś znika, tak? E, piorun z racji, że jest to dosyć rzadkie takie zjawisko, od dawna fascynuje ludzi często jest takim przedmiotem wielu mitów, legend, o siłach nadprzyrodzonych. Jedną taką teorię odnośnie pioruna kulistego też wytworzył swego czasu Nikola Tesla. Ale chociaż tak naprawdę pioruny kuliste mogą wydawać się tajemnicze i niezwykłe, to nie ma dowodu na to, że one są związane z jakimikolwiek siłami nadprzyrodzonymi. Jest naukowcy uważają, że pioruny kuliste są związane z, przede wszystkim z wyładowaniami, z wyładowaniami elektrycznymi. Więc tutaj trudno się przypisywać do tego, czy jest to tak naprawdę, czy jest to tak naprawdę siła nadprzyrodzona, co nie zmienia postaci rzeczy, że pioruny kuliste były często też takim motywem w malarstwie klasycznym, bo istnieje kilka obrazów, nie wiem, czy o tym wiecie, o których można zauważyć piorun kulisty. Przykładowo weźmy sobie Williama Tarnera obraz zatytułowany Hannibal i jego armia przekraczająca Alpy. To jest taki obraz, który powstał w 1812 roku. No i na tym obrazie Tarner przedstawił taką scenę przeprawy wojsk Hannibala przez Alpy w trakcie burzy. No i w tle widać wyładowania atmosferyczne, wśród których też można by dostrzec coś takiego jak piorun kulisty. Albo weźmy sobie Josa de Mompera. On kiedyś um, w pierwszej połowie XVII wieku namalował taki obraz um, krajobraz górski z burzą. No i na tym pejzażu de Montpère ukazywał górzystą scenerię w trakcie burzy z piorunami. No i tam też pojawia się ten motyw pioruna kulistego. Ale też mamy na przykład taki trzeci obraz Josepa Malorda William'a Turnera. Burza Śnieżna parowiec wychodzący z portu. To jest obraz, który powstał w 1842 roku. To jest taki dosyć dramatyczny obraz na którym, którym przedstawiony jest statek parowy w trakcie śnieżnej burzyny. No w tle widać pioruny, które mogłyby sugerować obecność tych zjawisk e, atmosferycznych, jakim są właśnie pioruny, e, pioruny kuliste. A co Wy na ten temat myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Za każdy komentarz, za każdego lajka like będę jak najbardziej wdzięczny. Serdecznie wszystkich e, pozdrawiam. E, trzymajcie się. Do następnego razu.